Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Dowojek, redakcja Goniec.pl, a jest ze mną i z Państwem dzisiaj poseł Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam serdecznie. Na początek chciałem się zapytać na temat dwóch, myślę, ciągle najważniejszych tematów w polskiej debacie publicznej, czyli wyłączenie wydatków na armię spoza reguł finansowania, a także możliwość odebrania majątków rosyjskim oligarchom, rosyjskim możnym. No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że żeby to wprowadzić w życie, trzeba zmienić konstytucję. Natomiast takie pierwsze pytania, dwa się rodzą. Pierwsze, czy rzeczywiście, żeby odebrać rosyjskim oligarchom majątek, trzeba to zrobić, a po drugie, no, czy zamiast na przykład te wydatki na armię wyjmować spoza reguł finansowania, może poszukać jakichś oszczędności. No tu się wielu osobom nasuwa te 2 miliardy na TVP, ale to na pewno jest też wiele innych wątków. Także dwa pytania, dwa wątki na początek, ponieważ myślę, że one najbardziej interesują obywateli. Okej, to po pierwsze, zmiana konstytucji w ogóle i dlaczego? W naszym Prawa i Sprawiedliwości przekonaniu to jest jedyne rozwiązanie, które zagwarantuje skuteczność takich działań. Bo mówimy o koncepcji nie tylko zamrożenia, bo to się dzieje w ramach sankcji europejskich, rozmaitych aktywów rosyjskich. No tu oczywiście też jest kwestia szerokości tych sankcji, tam na przykład ciągle nie ma kilku wpływowych oligarchów współpracujących z Putinem i tak dalej, no ale to odłóżmy na chwilę na bok. Zamrożenie to jedno, ale my mówimy o konfiskacie konkretnych aktywów, a docelowo przekazaniu ich państwu ukraińskiemu na poczet reparacji, odbudowy i jako wyrównanie zniszczeń wojennych. No i polska konstytucja jasno mówi w jednym z artykułów, że własność prywatna jest pod ochroną. Nie własność prywatna obywateli Polski, tylko własność prywatna jako taka. Wywłaszczenie może być dokonane wyłącznie za odszkodowaniem. No, natomiast czy nie da się tego jakkolwiek obejść? Nie da się, powiedzmy, jakiegoś lex specialis ustalić, czegokolwiek? Czy rzeczywiście trzeba tutaj szukać jednak tych głosów, żeby mieć te 2/3 konstytucyjne? No i tu przechodzimy do drugiej kwestii, która ma dwa aspekty, bym powiedział. Z jednej strony kwestie czysto prawne. No, w naszym przekonaniu jednak jest to materia konstytucyjna. Tutaj będzie bardzo trudno zrobić czy znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Do tego no, wyciągamy wnioski z przeszłości. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której dojdzie do takiej konfiskaty, a później dojdzie do kompletnej kompromitacji państwa polskiego, ponieważ sądy będą zwracać te majątki, uznając takie działania na przykład za niekonstytucyjne. I co wtedy powie opozycja, która dzisiaj z rezerwą podchodzi do tego projektu? No, zrzucać będzie winę na rządzących. No, podobnie było w przypadku tych już, powiedzmy, nieszczęsnych maseczek, tak? Gdzie otrzymywali ludzie mandaty, no następnie sądy te mandaty anulowały. No, nie chcemy, żeby oczywiście z zachowaniem proporcji, ważności tematów, nie chcemy, żeby dochodziło do takich sytuacji. A sądy w Polsce mają tendencję do bycia czasami bardzo delikatnymi, tak to bym określił. To jest sprawa jedna, a druga sprawa jest taka, że chodzi również o to, że jeżeli mówimy o zmianie konstytucji, to faktycznie nie jest to decyzja jednej partii. Jest szansa, że wtedy nie zamieni się to w kolejną pyskówkę w parlamencie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wprowadza natomiast ustawę. Natomiast, panie pośle, reasumując, to możemy dojść do wniosku, że jeżeli nie będzie tego poparcia opozycji, to rozumiem, że nie będzie mechanizmu stworzonego, żeby te majątki odebrać. No, na pewno nie będzie mechanizmu konstytucyjnego. Będziemy zastanawiać się, co dalej, ale na razie czekamy na odpowiedź opozycji.
jeżeli opozycja przyjdzie z rozwiązaniem, które w ich przekonaniu i będą w stanie również nas do tego przekonać, zapewni ten efekt bez zmiany konstytucji, no to my możemy rozmawiać. Na razie opozycja zastanawia się tylko, jak w Prawo i Sprawiedliwość kopnąć. Dla przykładu taki Donald Tusk wyszedł wczoraj ze spotkania i na gorąco mówił dziennikarzom, że jest gotów do poważnych rozmów. No kiedy przez noc skonsultował się prawdopodobnie ze swoimi doradcami, dzień rozpoczął od złośliwych ataków w kierunku Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze. No to nie sugeruje racjonalnego i merytorycznego podejścia do tematu. Ale mam nadzieję, że to raczej jednorazowy wyskok. Ja do tego wrócimy poważnie. Jeszcze możliwe, natomiast jeżeli chodzi właśnie o wyłączenie tej reguły finansowania z wydatków na armię, no przypomnijmy, że jeżeli chodzi o ten dług na przykład względem korelacji do polskiego PKB, no to wszystko rośnie, tak, staramy się jakoś z tym walczyć, ponieważ to też może wpłynąć na nasze ratingi, ale natomiast właśnie, no z jednej strony pojawia się ta potrzeba inwestowania w armię, z drugiej strony, no czy państwo polskie nie powinno poszukać właśnie jakichś oszczędności, nie powinno też rozejrzeć się z jakimiś rozwiązaniami, które mogłyby kilka kosztów uciąć, ponieważ no spadły na nas dwie bomby ogromne, najpierw COVID, teraz wojna na Ukrainie, no i co z tym zrobić po prostu, bo jednak wypadałoby zareagować też kompleksowo. Generalnie co do długu, to sytuacja wygląda w ten sposób, że już od kilku lat stosunek zadłużenia do PKB się zmniejsza i to jest ten istotny wskaźnik, nie nominalna kwota zadłużenia publicznego, ale jego stosunek do PKB. Oczywiście mamy teraz do czynienia z pewnymi turbulencjami wywołanymi COVID-em, inflacją, wojną na Ukrainie, ale patrząc na cały trend, to tu sytuacja się poprawia. Ale to oczywiście nie znaczy, że nie należy podejmować działań, które nas uchronią przed ewentualnym zbliżeniem się czy przekroczeniem do progów ostrożnościowych, czyli tych poziomów zadłużenia właśnie zapisanych w Konstytucji. I stąd ta druga propozycja. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj trzeba się zbroić szybko i trzeba się zbroić potężnie. Musimy wyciągać wnioski z przeszłości i nie być mądrymi po szkodzie. W związku z tym ta propozycja idzie w tym kierunku. No i oczywiście można mówić o oszczędnościach, tylko tak, po pierwsze, oszczędności są czynione już od jakiegoś czasu. To, że jesteśmy w stanie wprowadzić chociażby tarcze antyinflacyjne, było powiązane przecież z tym, że zapadła deklaracja oszczędności w administracji publicznej. Mało kto o tym dzisiaj pamięta, ale wtedy jasno o tym mówiliśmy. Wspomniał pan o tych 2 miliardach na TVP. Abstrahując już od tego, że przekazywanie tych środków to jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że skoro ustawodawcą wówczas była większość sejmowa Platformy Obywatelskiej, zwalnia jakąś część obywateli z abonamentu, to jest zobligowany nadawcy publicznemu wyrównać te straty. Więc to jest to. No to za 2 miliardy my armii nie zmodernizujemy i nie uzbroimy. W tym dzisiaj budżet obrony narodowej to jest około 50 miliardów, a my mówimy o jego zwiększeniu. Natomiast, w związku z czym, panie z jednej pośle... strony. Jeżeli chodzi właśnie o to zadłużenie Polski, no są kraje, które mają o wiele wyższe zadłużenie niż my, nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. Najlepszy przykład Japonia, no prawie, czy nawet już ponad 230%. Natomiast czy to też będzie w pewien sposób ruszane, tak, żeby ten konstytucyjny zapis o tych 60% przesunąć? Czy jest to w planach, czy jest to rozważane? Ponieważ mówi się o tym, no niektórzy oczywiście chcą sztywno trzymać się tego, żeby te 60% zostawić, a niektórzy chcą to jednak przesunąć. Jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości na dzień dzisiejszy?
No oczywiście to jest kwestia sporu raczej ekonomistów co do tego, jak traktuje się dług, jak traktuje się pieniądz, jak traktuje się dług publiczny w stosunku do długów indywidualnych obywateli i tak dalej, i tak dalej. Różne są koncepcje, ale powiem tak, co do tego nie ma żadnych planów. Myślę, że gdyby Polska była Japonią, miała status Japonii, można by było o czymś takim mówić, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy zbyt podatni na rozmaite wahania rynkowe i opinie rynkowe, żeby o takich kwestiach myśleć. Stąd tylko to wyłączenie wydatków na cele zbrojeniowe. Mimo tego tutaj chciałbym przytoczyć jeden ciekawy fakt, o którym nie było tak dzisiaj głośno, natomiast jednak trafiło to, powiedzmy, do debaty publicznej, iż Polska chce zastąpić Rosję w elitarnej G20 i minister rozwoju i technologii Piotr Nowak twierdzi, że w związku z inwazją na Ukrainę Polska chce jednak zastąpić reżim Władimira Putina i ma w tym potężnego sojusznika. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć naszym widzom, bo rzeczywiście Polska stara się od wielu lat o partycypację w G20 i czy rzeczywiście jest to teraz realne, czy jest to na wyciągnięcie ręki? Więc najpierw, czym jest G20? No to taki właśnie elitarny klub 20 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata i gdyby brać pod uwagę wyłącznie wskaźniki, Polska już powinna w nim się znajdować. No ale kiedy on powstawał, nie byliśmy wśród 20 gospodarek, i sprawa była trudna, chociaż rzeczywiście już od wielu lat się o to państwo polskie stara. Teraz w ramach sankcji jest propozycja, żeby Rosja opuściła to grono, no a na zwolnione miejsce być może mogłaby wejść zgodnie ze swoimi wynikami gospodarczymi. Polska, pracujemy nad tym, jest taka propozycja, pan minister Nowak prowadzi w tej sprawie rozmowy, jeśli mówi, że spotykają się one z odzewem pozytywnym, to jest to bardzo dobry sygnał, no chociaż oczywiście jeszcze przed nami długa droga i trudno dzisiaj cokolwiek wyrokować. Mam nadzieję i trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, natomiast również ciekawym wątkiem, który dzisiaj pojawił się w mediach, jest to, iż europosłowie z Polski, Radosław Sikorski, Łukasz Kochut, chcą uznania Putina za zbrodniarza wojennego, chcą, żeby Parlament Europejski przyjął taką rezolucję. Czy jeżeli ta rezolucja pojawi się podczas obrad Parlamentu Europejskiego, to na przykład, czy to posłowie EKR-u, bo jest pan wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czy też w ogóle europosłowie z PiS, z Polski poprą tę rezolucję? Putin jest zbrodniarzem wojennym i nie tylko on jeden, tam przecież zbrodni dokonują codziennie żołnierze. Słyszeliśmy nawet wszyscy w mediach społecznościowych te koszmarne nagrania, gdzie chwalą się swoim rodzinom, że zastrzelili kogoś w lesie. Tam dochodzi do zbrodni wojennych, tu nie ma wątpliwości. I oczywiście każda taka inicjatywa jest cenna. Tu należy pamiętać, że rezolucja Parlamentu Europejskiego jest li tylko rezolucją Parlamentu Europejskiego, no ale oczywiście nie mam wątpliwości, że będzie tutaj dość, czy nawet bardzo szerokie poparcie. Oczywiście celem jest skazanie Putina jako zbrodniarza wojennego przez Trybunał Karny. To byłoby rozwiązanie optymalne, tak jak na przykład zbrodniarze z byłej Jugosławii. No, wiemy, że do tego jeszcze długa droga. A wspominając o EKR, o Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w czwartek zbieramy się na specjalnym posiedzeniu zarządu poświęconym właśnie wojnie na Ukrainie, propozycji pozbycia się Rosji z Rady Europy i innym możliwościom, które stoją przed nami, więc pewnie będziemy rozmawiać również i o tym. Panie pośle, jeżeli chodzi też o politykę na gruncie europejskim, Polska organizowała tak zwane szczyty Warsaw Summit, które miały być takim punktem odniesienia dla wszystkich, może nie unioseptyków, ale powiedzmy ludzi, którzy widzą trochę inaczej przyszłość Unii Europejskiej w bardziej konserwatywnych barwach, natomiast
No właśnie, jednym z ich dostojnych gości był na przykład Viktor Orban, który dzisiaj na propozycję sankcji wobec Rosji, a także rozlokowania wojsk NATO na swoim terytorium, szczególnie tym bliżej granic Ukrainy, jest bardzo sceptyczny. Też prorządowy dziennik Magier.nz pisze o niebezpiecznych propozycjach NATO i że Orban nigdy nie zgodzi się na misję pokojową i sankcje energetyczne. Tu cytując akurat Twittera Donalda Tuska, no ale to jest po prostu wyrwane z tej gazety, więc nie ma się co z tym kłócić. No, czy jeżeli EKR, czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce budować jakąś alternatywę w Unii Europejskiej, to czy ona nie powinna być przypadkiem bez Orbana? Dzisiaj polityka Wiktora, rządu Wiktora Orbana w stosunku do Ukrainy, Rosji i jego stosunek do agresji rosyjskiej nie jest polityką, którą można chwalić. Mówię to z bólem. Wielokrotnie uczulaliśmy naszych partnerów po stronie węgierskiej, że stosunek Polski do kwestii rosyjskiej jest zdecydowanie inny. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No, jak dotąd, jednak pamiętajmy, również między innymi dzięki pracy dyplomatycznej premiera Morawieckiego, sankcje były przyjmowane, tak jak zresztą wymagają tego procedury, jednomyślnie. Węgry nigdy sankcji nie blokowały. Dzisiaj też mam wrażenie, że czasami mamy do czynienia z próbą użycia rządu węgierskiego, który oczywiście daje do tego asumpt, jako listka figowego dla innych krajów, które również nie są chętne tym sankcjom. Dlaczego do dzisiaj dwa największe rosyjskie banki nie są wyłączone z systemu SWIFT? To nie przez Węgry, to przez sprzeciw Niemiec. Więc oceniajmy też sytuację. Panie tak, pośle, jak ona tu się rodzi to wygląda. Podstawowe pytanie, ponieważ zgodzę się z panem, że tak rzeczywiście jest, no bo z faktami nie ma co dyskutować. Natomiast no właśnie, czy to nie jest ten moment, kiedy no właśnie tutaj Donald Tusk pychał się, powiedzmy trochę na to, że pan teraz mówił o Donaldzie Tusku, jest trochę ta ciągle mimo wszystko obecna walka polityczna wewnątrz polskiej klasy politycznej, no czy to nie jest czas, żeby po prostu zrewidować pewne poglądy, zrewidować pewne sojusze polityczne, czy to na forum europejskim, czy też światowym i po prostu ustalić pewną jedną linię wobec Rosji, bo jednak no, widzimy, że przerzucamy się trochę tym w polskiej klasie politycznej, no a każdemu się coś może przyczepić po prostu. Jeśli chodzi o sojusze europejskie, to oczywiście dzisiaj mamy ważniejsze wyzwania. To jest rzecz pierwsza i kiedy opadnie kurz wojenny, będziemy pewnie podejmować decyzje. Równocześnie przecież zawsze podkreślaliśmy, że współpraca ugrupowań europarlamentarnych, a to o takiej tu mówimy, jest współpracą wyłącznie na forum Unii Europejskiej i tego, w którym kierunku Unia Europejska ma zmierzać. To nie jest wspólna polityka bezpieczeństwa, to nie jest wspólna polityka zakupów węglowodorów czy inne tego typu rzeczy. Więc to trzeba również bardzo jasno oddzielić. I oczywiście można przecież, tylko nie w tym rzecz, można wypominać, że Donald Tusk chwilę temu obściskiwał się z politykiem partii, która uznała aneksję Krymu, więc na jego miejscu był ostrożniejszy w doborze słów. Tylko że rzeczywiście mamy do czynienia z momentem trudnym, w którym pewne podziały na polskiej scenie politycznej powinny być zakopane, ale powiem tak, ja na przykład mógłbym najbliższe pół godziny poświęcić na przypominanie pewnych słów, pewnych działań i pokazywanie, kto miał rację przez lata w stosunku do Rosji w polskiej polityce, a kto się mylił. Ale czyli nie rozumiem, chcę tego robić. Nie ma szans na reset. Nie ma szans na reset zbytnio. Panie redaktorze, ja dlatego mówię, że nie chcę tego robić, żeby sytuacji nie zaogniać. Ale jeżeli mamy do czynienia z konwencją największej partii opozycyjnej, która rzekomo ma być poświęcona bezpieczeństwu i sytuacji na Ukrainie, a szef tej partii pozwala sobie no, na takie wycieczki wobec partii rządzącej, na jakie sobie pozwalał, no to ja tam nie widzę ręki wyciągniętej do zgody. I naprawdę, to nie Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj tym złym. I reasumując tą rozmowę względem tematu odcinka, czyli właśnie kwestii czy to zbroi armii, czy to szukania
oszczędności, czy to właśnie konfiskaty rosyjskich majątków. Rozumiem, że może pan powiedzieć dzisiaj, że jeżeli te konstytucyjne poprawki nie przejdą, to PiS będzie szukać wszelkich możliwych narzędzi, żeby te majątki usunąć, że oszczędności będą szukane, a armia będzie wzmacniana. Oczywiście, tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, zarówno w kraju, jak i w ramach Unii Europejskiej, NATO, to Polska jest cały czas jednym z tych krajów, które najmocniej zabiegają o wsparcie dla Ukrainy, o kolejne sankcje. Rozmawiamy przecież z naszymi partnerami w Unii Europejskiej o zakazie wpływania rosyjskich statków do europejskich portów. Tylko żeby to miało sens, to musi być to zakaz ogólnounijny. Rozmawiamy o zakazie transportu towarów ciężarówkami, rozmawiamy o domknięciu tych sankcji bankowych. Na forum NATO podnosimy cały czas konieczność wzmocnienia realnej, stałej obecności wojsk NATO na wschodniej flance. O tym wszystkim mówimy, o to wszystko będziemy walczyć i nie ma żadnych wątpliwości, że tak będzie, aż Ukraina odzyska wolność i suwerenność. Miejmy nadzieję, że tak będzie, czy to względem bezpieczeństwa Polski i Ukrainy, no i też o tych trzech kwestiach, o których mówiłem, jest deklaracja, tak więc będziemy to weryfikować. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. I zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, żeby wiedzieć, co wydarzyło się w Ukrainie, nie tylko w przyszłości, ale też co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Miłego wieczoru.